Trzecia dawka szczepionki w Polsce. Wiceminister zapowiada trzecia dawka szczepionki. Będzie oficjalna rekomendacja. Trzecia dawka szczepionki będzie konieczna? Znak zapytania. Wielu profesorów się na ten temat wypowiadało. Wielu profesorów także jest zgodnych, więc myślę, że ta oficjalna informacja albo dzisiaj, albo jutro zostanie Państwu przedstawiona, powiedział we wtorek w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Kraska przypomniał, że w poniedziałek obradowała Rada Medyczna z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Przyznał, że w rozmowach pojawił się temat obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla poszczególnych grup zawodowych. O tym wczoraj była dość żywa dyskusja na Radzie Medycznej, o szczepieniach pewnych grup, szczególnie grup narażonych na zakażenie i ewentualną hospitalizację i śmierć, sprecyzował. Obostrzenia zależne od wyszczepienia regionu, dodał, że dyskutowano także na temat podawania trzeciej dawki szczepionki. Wielu profesorów się na ten temat wypowiadało. Wielu profesorów także jest zgodnych, więc myślę, że ta oficjalna informacja albo dzisiaj, albo jutro zostanie Państwu przedstawiona, poinformował Kraska. Zaznaczył, że rząd rozważa także wprowadzenie obostrzeń w regionach, gdzie najmniej osób zaszczepiło się przeciwko COVID-19. Prawdopodobnie taka regionalizacja będzie musiała nastąpić, jeżeli ta czwarta fala nadejdzie, RED mówił. Zastrzegł, że wprowadzając obostrzenia rząd nie będzie opierał się tylko na liczbie nowych przypadków zakażenia koronawirusem w danym regionie, ale też na poziomie wyszczepienia jego mieszkańców. Wiceminister zdrowia poinformował też, że na razie nie ma decyzji o wprowadzaniu obostrzeń dla wszystkich osób niezaszczepionych. We wtorek ministerstwo poinformowało o 233 nowych zakażeniach. Zmarło 8 kolejnych osób.